Polska bije rekordy w Europie pod względem przyrostu liczby amputowanych kończyn. Przez zbyt niską wycenę usług przez NFZ szpitale wolą amputować, a nie leczyć. No to ja, wiadomo, no przecież ja jestem tylko pacjentem, tak? Ona do mnie mówi, że ja chyba byłem tutaj w szpitalu. No i tak byłem 4 miesiące temu i pani właśnie chciała mi obciąć stopę, nie? A ona mówi, i ona do mnie tak po prostu, tak jakby gdyby nigdy nic, to co, myliłam się. Ja mówię, tak, myliła się pani i to była jej dyskusja na temat stopnie. No i o godzinie 10 wypisano mnie z gorączką 40 stopni, ze spuchniętą nogą, z dylerką. Niebożanej poprawy, jeśli chodzi o wylecznienie tej rany. Ta noga już była straszna. W ogóle ze szpitala wypuszczono mnie bez opatrunku, bez niczego. Stwierdziłem, że tak, chcę się wypisać z tego przybytku, gdzie tak i tak mi nie pomogą. Ale żenujące jest to, że tak się traktuje pacjentów w szpitalu, że tak się wyrzuca się ludzi do domu, chorych. No, bardzo dużo amputacji wykonuje się w warunkach szpitalnych. Jest to bardzo wysoko płatna procedura przez Narodowy Fundusz. W związku z tym pacjenci są bardzo często kwalifikowani do amputacji. Ja spotkałam się z wieloma pacjentami swoimi, gdzie udało się mi te stopy wyleczyć. Pani Agnieszka tą stopę mi wyleczyła. Tą drugą, tą co miałem też ropień, co też w palcach się też wyleczyła, tylko blizny zostały. I tą metodą, co leczy te moczenie, te okłady, czyszczenia, jest rewelacyjne. Dzięki niej mam stopę. Jest bardzo duży efekt z rany, która miała w granicach gdzieś 10 cm. Już rana zmniejszyła się 2 cm, no ale to dzięki, mówię, zastosowaniu preparatów, no i oczywiście doświadczeniu Agnieszki. Inaczej, gdyby, no, szczerze mówiąc, nie spotkał tej osoby na swojej drodze, pewnie do tej pory bym się leczył na gazach i tak by to wyglądało. No i dlatego jestem tu z powrotem u Agnieszki, bo kto się ma zająć moją raną, jak nie ona? Człowiek cudotwórca. Można by to powiedzieć, że to jest tak zwana moja pasja, a szczególnie w momencie, kiedy pacjent zostaje wyleczony, jest to ogromna dla mnie satysfakcja i w tym widzę sens swojej pracy i dalszego leczenia pacjentów, którzy do naszej poradni tutaj przychodzą. Radość tych pacjentów jest ogromnym dla mnie sukcesem.